W dniu dzisiejszym będziemy nie do końca namacalnie dotykać historii, która działa się na oczach naszych przodków, prababć i pradziadków. W Wilczyńskiej Hucie. Jedna z intrygujących rzeczy, która dotyczy strajków właśnie na Kaszubach, w powiecie kartuskim, w samej Wilczyńskiej Hucie, że w któregoś z miesiąców, myślę, letnich, nie wcześniej, nie później, był tutaj pierwszy strajk. Tu się odbywał strajk na tym, dlaczego nie można było uczyć religii w języku polskim. Wtedy było oczywiste, że religia była w programie szkolnym. To była kwestia nie czy, tylko czy ewangelicka, czy katolicka, czy żydowsko-judaistyczna, bo takie tutaj trzy wyznania funkcjonowały. Ponieważ Kaszuby były na obrzeżu, to tu wcześniej zakazano niż w innych terenach zaboru pruskiego, szczególnie w Wielkopolsce, nauczania religii w języku polskim, ale doszły tutaj na Kaszuby echa strajków w Wielkopolsce, w tym słynnego strajku we wrześniu. I to pobudziło również tutaj, że my chcemy się uczyć, nauczać dzieci, tak mówili rodzice, i same dzieci, co jest pewnym elementem. Że my nie chcemy się uczyć po niemiecku, to był zabór pruski, my chcemy się uczyć po polsku, szczególnie religii jako języka wiary. Jak modlić się, jak się spowiadać w obcym języku. Statystyki mówią, że w Pomieczyńskiej Hucie było w trakcie strajku 470 mieszkańców i wszyscy katolicy. Tylko 6 Niemców, ale również katolików. Więc to pokazuje, jak jest ten, a sam strajk też, że łączono, że kaszubski jest językiem polskim. To było też opór ku temu, że jak Niemcy mówili, że jest oddzielny język kaszubski, język polski. Dla Niemców, dla zaborcy to były dwa różne języki, nie ze względów filologicznych, ale politycznych. Że skoro mówicie po kaszubsku tutaj, to dlaczego strajkujecie w obronie, czy o to, żeby nauczać języka religii w języku polskim, jak macie, wasz jest język kaszubski. Powiedziano nie tylko tutaj z całą mocą, że to się nie kłóci. Pierwszy strajk był bardzo krótko i nie wiadomo, kto w nim uczestniczył, jak długo trwał. Enigmatyczne stwierdzenie, że wzięło w nim udział kilkoro dzieci. I strajk zdławiono. Co mnie bardzo intryguje, doprowadziło między innymi do tego spotkanie tutejszej nauczycieli, którzy nie mogli się sobie poradzić z dziećmi, które, jak nauczyciel religii mówił, pozdrawiał chociażby po niemiecku, odpowiadały, niech będzie pochwalony z Chrystus po polsku. Były przez to bite, uderzane w twarz, ale nie ustąpiły. Było spotkanie z inspektorem oświaty i pastorem. I to mnie intryguje. Dlaczego akurat pastorem? Strajk się załamał. Dalej nie strajkowało, ale całkiem możliwe to, że przekonywał dzieci do zaprzestania strajku pastor, wywołało odwrotny efekt. To było być może, bo ciężko to sprawdzić, ale to ma związek logiczny. Być może właśnie to, że ewangelicki duchowny chciał przekonywać katolickie dzieci, żeby nie strajkowały, wywołało oburzenie wszystkich mieszkańców Pomieńczyńskiej Huty,
Różnie dowiedzieliśmy też, że w sąsiednich miejscowościach takie strajki są kontynuowane. Jak przyjechałem do was z Redy, to po kolei właściwie szczególnie Łebno, ale nie tylko, to wszystko miejsca, gdzie pomieczyno, gdzie strajkowano. A w Ścile jest jakiś więcej ludzi, no też człowiek się czuje pewniej. I doszło jeszcze raz do strajków. Tu już mamy konkretną datę, kiedy się to odbyło. To było 7 listopada 1906 roku. I wszystko wskazuje na to, że ten strajk się rozwijał bardzo mocno.